Pewna młoda kobieta o imieniu Junok wybrała się w góry do pustelnika, aby poprosić go o czarodziejski napój. Bardzo kocham mojego męża, tłumaczyła Junok. Ale przez 3 ostatnie lata był daleko. Walczył na wojnie. Teraz, po powrocie, prawie się do mnie nie odzywa. Kiedy zwracam się do niego, udaje, że nie słyszy. Jeśli już łaskawie się odezwie, są to tylko pretensje lub wyrzuty w moją stronę. Cały czas chodzi wściekły po pokoju i wychodzi z domu. Chciałabym jakiegoś czarodziejskiego napoju, aby podać go mojemu mężowi i aby w ten sposób znów był kochający i uprzejmy, jak dawniej. Czarodziejski napój można przygotować, ale podstawowym jego składnikiem jest wąs żywego tygrysa, powiedział pustelnik. Przynieś mi go, a dam ci wszystko, czego potrzebujesz. Wąs żywego tygrysa? Zawołała Junok. Jak mogę go zdobyć? Jeśli czarodziejski napój jest dla ciebie ważny, potrafisz, powiedział pustelnik. Junok poszła do domu i nie przestawała myśleć, jak może zdobyć ten podstawowy składnik. W końcu pewnej nocy niepostrzeżenie wyszła z domu z miską ryżu i mięsa w ręku. Poszła tam, gdzie mieszkał tygrys, na zbocze góry. Zawołała go. Tygrys nie wyszedł. Następnej nocy Junok wróciła do nory tygrysa i tym razem podeszła bliżej, przynosząc znowu miskę z jedzeniem. Kobieta każdej nocy wychodziła w góry, podchodząc coraz bliżej groty. Dlatego tygrys przyzwyczajał się powoli do jej obecności. Kolejnej nocy groźne zwierzę i kobieta spoglądali na siebie w świetle księżyca. Następnej nocy Junok mogła rozmawiać z tygrysem łagodnym i spokojnym głosem. Nazajutrz tygrys zjadł przyniesione przez nią jedzenie. Aż pewnego razu, prawie po 6 miesiącach, młoda kobieta mogła delikatnie pogłaskać go ręką po głowie. Kiedy już głaskała głowę zwierzęcia, powiedziała: Ach, dobry tygrysie, muszę wziąć jeden z twoich wąsów. Nie złość się na mnie. To powiedziawszy, ucięła mu jednego wąsa. Tygrys nie złościł się. Junok zeszła ścieżką nie jak zawsze, powoli, ale bardzo się spiesząc. Ściskając w ręku wąs tygrysa, udała się prosto do domku pustelnika. Mistrzu! Zawołała. Mam wąs tygrysa. Teraz możesz przygotować mi obiecany napój czarodziejski. Niech mój mąż znów mnie pokocha i niech znów będzie uprzejmy, tak jak kiedyś. Pustelnik wziął wąs, przyjrzał mu się i rzucił go wprost w płomienie ognia w kominku. Ach, panie! Zawołała zrozpaczona Junok. Co ty uczyniłeś? Opowiedz mi, jak go zdobyłaś, powiedział pustelnik. Po prostu. Co noc wychodziłam w górę z małą miską jedzenia. Najpierw trzymałam się z daleka. Potem zaczęłam się zbliżać coraz to bardziej, zdobywając zaufanie tygrysa. Grzecznie przemawiałam do niego łagodnym tonem, aby przekonać go o moich dobrych zamiarach. Byłam cierpliwa. Co noc zanosiłam mu jedzenie, wiedząc, że go nie zje. Jednakże nie zrezygnowałam i zawsze wracałam. Nigdy nie przemawiałam do niego surowo. Nigdy nie krzyczałam na niego. Jasne. Oswoiłaś tygrysa. Zdobyłaś jego zaufanie i miłość.
A ty wrzuciłeś wąs do ognia! Zawołała Jun Ok. Wszystko na marne! Nie! Już nie potrzebujesz wąsa, Jun Ok, powiedział starzec. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy człowiek jest bardziej groźny niż tygrys? Czy jest mniej wrażliwy na uprzejmość i troskę? Jeśli dzięki uprzejmości i cierpliwości potrafiłaś zdobyć miłość i zaufanie groźnego zwierzęcia, to z pewnością zdołasz zrobić to samo ze swoim mężem. Nie wierzysz?